wypowiadać przed grupą obcych osób w krótkich spodenkach. Ćwicz w domu. W domowym zaciszu możesz czuć się bardziej swobodnie, bardziej prywatnie, masz większy komfort. Możesz czuć się wtedy nieoceniana, nieobserwowana przez inne osoby, dzięki czemu możesz skupić się na doskonaleniu swoich umiejętności. W domu możesz ćwiczyć o każdej porze dnia. W najbliższej szkole nie ma zajęć o 7 rano, w domu możesz ćwiczyć. Nie ma zajęć o 22:30, bo nagle poczujesz taką ochotę i energię o tej godzinie, nie ma problemu. W niedzielę o każdej godzinie. Także tutaj, jeżeli chodzi o treningi domowe, możesz ćwiczyć o każdej porze dnia i nocy. Możesz ćwiczyć, nie wiem, masz wolne pół godziny i chcesz po prostu sobie zrobić jakiegoś kombosa albo flow, a może w drugą stronę masz ochotę dzisiaj zrobić półgodzinny trening, bo masz taką energię, że po godzinie to jeszcze możesz po prostu przynosić góry. Jeśli chodzisz na zajęcia do szkoły stacjonarnej, to w domu możesz sobie doszlifować to, czego nie do końca zrozumiałaś, może czego nie do końca zapamiętałaś podczas zajęć, na przykład z kursem online, gdzie masz wytłumaczone krok po kroku, możesz sobie przewinąć milion razy i możesz po prostu ćwiczyć daną sekwencję czy daną figurę tyle, ile potrzebujesz. W domu masz większą różnorodność. Jednego dnia możesz ćwiczyć bardziej figury, drugiego dnia jakieś kombosy, trzeciego dnia powiedzmy choreo, czwartego egzotik, także to jest duża dowolność. Nie masz takiego sztywnego planu jak przy zajęciach grupowych. To od Ciebie tylko zależy, jaki masz dzisiaj nastrój i na co masz ochotę w dniu dzisiejszym. Czy bardziej potańczyć, czy bardziej poćwiczyć siłowo, czy się bardziej może jakieś figury pod stretching rozciągające, takie, które wymagają szpagatów. Ćwicząc w domu, koszty również się rozkładają. Powiedzmy, zajęcie dwa razy w tygodniu w szkole, w tym momencie w Warszawie, to jest karnet na 8 zajęć, kosztuje około 300 zł, w niektórych miejscach 290 kilka, w innych miejscach 320, 330, to jest różnie, ale przyjmijmy taką średnią stawkę 300 zł za 8 zajęć. Powiedzmy, że ćwiczysz przez rok czasu, czyli dwa razy w tygodniu cały czas, to jest to 300 zł razy 12, wychodzi nam 3600. Jeżeli kupisz sobie rurkę do domu, wykupisz sobie kurs online, na przykład powiedzmy rurka to jest około 1000 zł, są wiadomo droższe i tańsze, no ale przyjmijmy taką średnią 1000 zł, plus kurs online przyjmijmy, że około 400 zł kosztuje, to wychodzi Cię to 1400 i możesz ćwiczyć 2-3 razy w tygodniu, jeżeli wolisz. No i przez rok Cię wyniesie to w takim razie 1400, czyli jeżeli chodzi o średnią opłatę miesięcznie, no to tam jest 100 zł z kawałkiem. No a co jeżeli Ci się znudzi pole dance, na przykład po roku nie będziesz chciała już ćwiczyć? Zawsze możesz sprzedać rurkę. To też jest wartość. I odzyskać zainwestowane pieniądze.